Spotkanie dzisiejsze, jak założyć łąkę kwietną, to część naszego projektu Bądź Eko z Biblioteką, a tenże projekt został zorganizowany w ramach konkursu Fundacji Orlen, konkursu pod nazwą Moje miejsce na ziemi. Głównym bohaterem dzisiejszego spotkania jest oczywiście łąka kwietna, ale równie ważnym przedstawicielem tego tematu jest pan Karol Podyma, biolog, czy bardziej botanik? No też biolog, tak, biolog, ogrodnik. Ogrodnik, no i znawca tematu, właśnie dlatego. Zjawiska łąk kwietnych, może. Dokładnie, tak. Znaczy, no, może, no, chyba jest, znaczy, oprócz Łukasza Łucza, ja jestem jedną z osób, która tak bardziej, nie tylko naukowo, ale w praktyce zajmuje się tematem łąk kwietnych i już od kilku lat zajmuje się tym. Krzewieniem tej idei, wprowadzaniem do miast. Cieszę się bardzo, że jest coraz większe zainteresowanie. Tak? W pełni chciałabym oddać głos, tak żeby było dobrze słuchać, więc bardzo proszę o skorzystanie z tego, naprawdę będzie lepiej tam. Dobrze. A ja te drzwi zamknę, żeby nie rozumieć. Wezmę sobie do ręki. Tak? Słuchaj, czy mogę? Tak, czy mamy wygodnie. Tak? Mi będzie na pewno wygodnie. Jeżeli nie będzie mnie słyszać, to proszę mi powiedzieć. Tym tematem zajmuję się już od paru lat. Uczestniczyłem w paru bardzo fajnych projektach. Tak, jednym z takich projektów, które otworzyły drzwi łąką do miasta, to był projekt krakowski. Jeden z największych projektów, który był realizowany do tej pory. Ze względu na to, że powierzchnia, jak i ilość lokalizacji w jednym mieście sięgnęła 10 hektarów na 20 lokalizacjach. Kraków w ten sposób testował sobie ten temat, bo łąki były wysiewane i w parkach, i przy drogach. My chcieli zobaczyć w ogóle, jak to wygląda i z czym to się tak naprawdę je. No i teraz Kraków nazywa się stolicą polnych kwiatów. Jest to prawda, ponieważ oprócz tego, że wysiewają łąki, również ograniczają koszenie w niektórych miejscach. Również trawniki, które już istnieją, w pewnym stopniu podsiewają i wzbogacają roślinami kwitnącymi. Ale do tematu jeszcze nie koszenia w mieście na pewno wrócę. Przejdę już do prezentacji. Proszę sobie nie myśleć, że ten temat łąka kwietna dla profesjonalistów to jest zarezerwowane dla ludzi, którzy się znają na ogrodnictwie. Temat jest bardzo prosty, postaram się przybliżyć tą tematykę, żeby każdy, kto wyjdzie, jakiś miał pojęcie na ten temat, jak taką łąkę, jak wybrać miejsce, jak taką łąkę założyć, przygotować i dalej pielęgnować. No ale zacząć trzeba od tego, dlaczego tak naprawdę te łąki są potrzebne i czym się różnią od trawników, które tak naprawdę panowały i panują obecnie w przestrzeni miejskiej. I plus dla łąk jest to, że ograniczamy koszenie. Ograniczamy podlewanie i oczywiście ograniczamy nawożenie na takich terenach, ponieważ łąki kwietne nie wymagają nawożenia, takie jak wymagają tego trawniki, żeby dobrze wyglądać. Ogólnie trawnik jest to trawnik taki gazonowy, zadbany, no to jest dużo pracy, którą trzeba włożyć. Poza tym klimat w Polsce jest mało sprzyjający temu, żeby trawniki wyglądały dobrze, były zawsze zielone i cieszyły oko. Ponieważ trawniki, tak naprawdę cała ta idea pochodzi z wybór brytyjskich, gdzie mamy zupełnie inny klimat, gdzie trawniki tak naprawdę same rosną. Zatem łąki, które są też na terenach wyspach brytyjskich, wyglądają troszeczkę inaczej niż nasze łąki, bo głównie są z przewagą traw, ze względu na to, że sprzyja temu klimat, który się tam kształtuje. No i tak, trawniki to są różne koszty, które ponosimy. Po pierwsze są to koszty ekonomiczne, ze względu na właśnie podlewanie, wielokrotne koszenie i nawożenie. Są to również koszty społeczne, spowodowane tym, że zakłócany jest spokój poprzez koszenie. Kosiarki wydzielają spaliny. Wiele kosiarek nie posiada katalizatorów, więc operatorzy, którzy używają tych kosiarek, wdychają bezpośrednio spaliny do swoich płuc. Jak również zanieczyszczane jest środowisko i powietrze. Szacuje się, że około 4% zanieczyszczeń benzopirenami w Stanach Zjednoczonych to właśnie z samego pochodzenia z kosiarek, które są używane. I z tej kultury koszenia wszystkiego wielokrotnie w sezonie, a najlepiej, najczęściej to jest koszenie raz w tygodniu, ponieważ trawnik jest nawożony, nawadniany i on po prostu rośnie bardzo, bardzo szybko. Trzeba też o tym pamiętać, że to nawożenie i stosowanie środków chemicznych również odbija się na naszym zdrowiu.
bo też badania potwierdzają to, że pozostałości różnych środków chemicznych to można znaleźć w krwi zwierząt domowych, jak również dzieci, które się bawią na takich trawnikach, więc lepiej po prostu tego unikać albo stosować środki, które są pochodzenia organicznego, a nie są to związki różne mineralne. No i oczywiście koszty środowiskowe, zużycie bardzo dużej ilości wody, to są naprawdę hektolitry, które trzeba wylać na trawnik, żeby on dobrze wyglądał. No, stosując łąki i przekształcając trawniki w łąki, możemy ograniczyć te różne koszty, które właśnie ponosimy. I dlaczego tak się dzieje? Po pierwsze, rośliny, które stosujemy do zakładania łąk, to są rośliny dwuliścienne. My głównie w swoich mieszankach unikamy traw ze względu na to, że trawy mogą być za bardzo ekspansywne i wypierać rośliny, na których nam zależy. Ale te rośliny mają rozbudowany system korzeniowy, który sięga o wiele głębiej w glebę niż traw, bo trawa to się korzeni 20-30 cm, więc jeżeli wierzchnia warstwa gleby przesycha, no to trawy po prostu zamierają. Oczywiście one dosyć szybko po obfitych deszczach się odradzają, ale są takie momenty, może nie w tym roku, ale w poprzednich latach, kiedy te nisko koszone trawniki po prostu wyglądały fatalnie, wyglądały takie pustynie, takie ściemniska po prostu zasuszone. Więc ten rozbudowany system korzeniowy, który sięgać może przy przypadku niektórych gatunków nawet parę metrów w głąb ziemi, powoduje to, że te rośliny są w stanie gospodarować wodą, która jest o wiele głębiej zmagazynowana. Więc nie poddają się tak łatwo suszy, która jest krótkotrwała. Oczywiście jeżeli klimat się nam będzie zmieniał i te okresy suszy będą bardzo długie, trwające kilka tygodni, no to nawet takie rośliny się nie oprą. Retencja wód opadowych to też jest bardzo ważne w obecnej sytuacji, kiedy mamy też zmieniający się klimat, który charakteryzuje się tym, że zjawiska pogodowe są bardzo gwałtowne, przychodzą ulewne deszcze i no, problemem w miastach jest to, że przestrzeń jest często zabetonowana i ten spływ powierzchniowy jest taki, że studzienki odprowadzające wodę nie są w stanie zagospodarować i tej wody odprowadzić dalej. A łąki nawet są lepszymi magazynami wody niż trawniki ze względu właśnie na rozbudowany system korzeniowy i są w stanie zmagazynować 2,5 raza więcej wody niż trawnik. Czyli też miejsce, które jest przestrzenią biologicznie czynną, ale łąki są jeszcze lepszym magazynatorem, przepraszam, tak użyłem takiego słowa, wody niż trawniki. No i dzięki temu rozbudowanemu systemowi korzeniowemu również lepiej stabilizują podłoże, czyli jeżeli mamy jakiś skarb, drogi, gdzie jest duże nachylenie, dobrze jest zastosować mieszankę roślin właśnie dwuliścienek, takich łąk, ponieważ lepiej będzie stabilizowała i utrzymywała podłoże na miejscu. Często widać przy autostradach, które są obsiane trawami, że przy ulewnych deszczach po prostu nawet całe połacie takich skarb są w stanie spłynąć, jeżeli to jest tylko trawa. Oprócz tego, że jest ten rozbudowany system korzeniowy, no to również jest rozbudowana część nadziemna, czyli łodygi i liście. I dzięki temu, że taka łąka jest wyższa, ona działa jak taki swoisty filtr, też magazynator, magazyn wody właśnie i powietrza. I dzięki temu, że ta gleba nie jest odsłonięta, jest przesłonięta przez wyższą roślinność, niesie nagrzewa, czyli też mniej tej wody oddaje. Więc zmienia się również mikroklimat takiego miejsca. Są po prostu więcej tej wody utrzymywanej na miejscu, co wpływa pozytywnie na mikroklimat i zapobiega niewytwarzaniu się wysp ciepła w takim obszarze. Jest to dzięki temu mniejsze parowanie. Teraz też się dużo o tym mówi, że łąki mogą oczyszczać powietrze w mieście. I to jest prawda. No, każda wyższa roślinność będzie działała jak filtr, tak jak drzewa i ich korony oczyszczają powietrze, jeżeli są na nich liście. Tak samo łąka również w sezonie wegetacyjnym będzie to powietrze oczyszczała, po prostu powietrze będzie przelatywało różne pyły i związki organiczne będą osadzały się na roślinach, które często mają na swojej powierzchni różnego rodzaju woski bądź woski, które się tam znajdują i po prostu wyłapywane są te substancje. No i oczywiście ograniczamy koszenie. Koszenie ogranicza się do jednego albo dwóch zabiegów w sezonie. To są duże oszczędności dla budżetu. No i oczywiście wsparcie dla miejskiej fauny w postaci owadów.
No, niestety owady mają coraz ciężej teraz na terenach wiejskich, że więc miasta stają się takimi wyspami bioróżnorodności. I ja obecnie przeprowadziłem się na wieś i obserwuję to, że tych owadów nie jest zbyt dużo. No, i to jest bardzo przykre. Więcej i większą różnorodność obserwuję obecnie w miastach. No i to jest niepokojące. No niestety chemizacja rolnictwa jest na bardzo dużą skalę, poza tym nie ma już miedzy w wielu miejscach, tylko wszystkie tereny są przekształcone w tereny uprawne. No i są jeszcze piękne i pożyteczne, no chociaż nie zawsze są piękne. Chociaż ja piękno dostrzegam w łące od momentu jej od gleby, która jeszcze nie jest obsiana, do momentu jak już się nadaje tylko do koszenia, albo jak to mówią, którzy straszy po prostu osoby, które ją oglądają. Więc trzeba też być przygotowanym na to, że to nie jest coś jednostajnego, nie jest to organizm, który wygląda zawsze tak samo, tylko ona po prostu się zmienia w czasie. I ma czas, kiedy jest spektakularna, ale ma też czas taki, kiedy wygląda troszeczkę gorzej. No i po prostu trzeba to zaakceptować, bo za tym idzie również wiele korzyści. Trzeba pozwolić na to, żeby łąka wyglądała źle, bo to jest moment, w którym ona wytwarza nasiona i te nasiona po prostu zasilają kolejne pokolenia roślin, które się na niej wytwarzają, żeby ten organizm po prostu, którym łąka jest, mógł funkcjonować. No ale dzięki temu właśnie jest wsparcie dla zapylaczy. Kwiaty, które się znajdują, często właśnie pozytywny odbiór społeczny. Ten rok jest taki, że bardzo dużo się dzieje w temacie łąki, w temacie niekoszenia. Chociaż tutaj chciałbym zaznaczyć, że to, co się obecnie wydarzyło i to, jakim kierunku idą miasta, czyli ograniczając zupełnie koszenie, to jest bardzo, znaczy nie jest to bardzo zły kierunek, ale jest to kierunek, który powinien zostać przemyślany ze względu na to, że nie każde miejsce, w którym ograniczymy koszenie, przekształci się w łąkę. To zaniechany trawnik, o którym rozmawialiśmy, nie jest łąką. To jest po prostu miejsce, gdzie rośnie trawa i nie wygląda to dobrze, trawniki degradują. Więc po prostu trzeba bardzo umiejętnie i z rozwagą wybierać miejsca, które będą poddane ograniczeniu koszenia, albo robić po prostu tak, że koszenie pierwsze przesuwamy po prostu mocno w czasie, powiedzmy do czerwca, maja, i wtedy te rośliny, wtedy nie wyrastają, mam różne rośliny niepożądane, niezacienione jest ta darnina i po prostu nie degraduje wtedy. Więc można postępować tak, jak to się robi po prostu z łąkami koszonymi na obszarach wiejskich, które są koszone, powinny być koszone w okresie właśnie czerwca do połowy lipca. To jest taki moment, kiedy łąki powinny być, te dwukwaśne powinny być skoszone. Chociaż też można zaobserwować na obszarach wiejskich, że koszenie odbywa się o wiele wcześniej, jeszcze przed zakwitnięciem i wydaniem nasion przez te łąki. Ale to wynika z tego, że rolnicy oczekują czegoś innego obecnie. Oczekują dobrej jakości siana, które ma dużo białka. A białko zapewnia to, że białko jest w dużej ilości, jeżeli trawa jest młoda i dlatego tak wcześniej odbywają się koszenia. To też powoduje to, że te łąki na terenach wiejskich degradują. Poza tym są używane różnego rodzaju środki chemiczne, takie jak właśnie nawozy mineralne, które powodują to, że duża ilość azotu stymuluje do wzrostu trawy. Więc łąki, tak jak już mówiłem, po prostu nie nawozimy, dzięki temu mamy więcej kwiatów. No ale rolnicy dążą do tego, żeby mieć dużo trawy, więc te łąki też się zmieniają. Nie są już tak kwietne, jak były kiedyś. No i to są takie podstawowe tematy, które pozytywne, czyli niskie koszty założenia i utrzymania, ograniczenie pielęgnacji, filtrowanie powietrza, retencja wody, zapobieganie wyspom ciepła i pozytywny odbiór społeczny, który jest ważny właśnie też na terenach miejskich, no i przez odbiorców, którymi są mieszkańcy. To jest takie zdjęcia z różnych projektów, które realizowaliśmy. Jest Lublin, jest Warszawa, pod Pałacem Kultury przy Alejach Jerozolimskich jest długi pas łąki, która już tam funkcjonuje 3 lata i co roku w jakiś sposób się zmienia i co roku też wzbudza pozytywne emocje wśród mieszkańców. Znajdujemy gdzieś w internecie zdjęcia tych łąk, więc to jest bardzo pocieszające. Na tamtym zdjęciu po prawej stronie akurat samo centrum Katowic, łąka centralna. Też ciekawe miejsce, łąka wysiana na płycie betonowej, która zakrywa rzekę Rawę, około 20 cm podłoża i naprawdę fajnie funkcjonuje. Jest to mieszanka, którą stosujemy w miastach. Również ta sama mieszanka jest wysiana przy starostwie Świeciu.
bardzo odporne na niekorzystne warunki pogodowe, na deficyty wody, rośliny specjalnie wybrane. W zdolnym roku mamy Gdańsk, który również przystąpił do różnych działań związanych z łąkami. Już parę tych łąk jest, a będzie jeszcze więcej na pewno w przyszłości. To są koszty koszenia, znaczy koszty, które ponosi się przy założeniu łąki kwietnej i potem przy jej pielęgnacji. To są takie przybliżone, bo wiadomo, że w różnych miejscach Polski te koszty są inne, ale chodzi o to, żeby pokazać, że koszt założenia łąki kwietnej w wielu przypadkach nie jest wyższy niż założenie trawnika, ponieważ jeżeli chcemy założyć ładny trawnik, musimy po pierwsze dostarczyć urodzajnej ziemi, co jest bardzo dużym kosztem, zastosować nawozy i dostarczyć najlepiej jakąś dobrą mieszankę nasion. Trzeba pamiętać o tym, że przy wysiewie łąk kwietnych stosujemy bardzo niskie normy wysiewu, dochodzące do 2-3 gramy na metr kwadratowy, a przy trawnikach to jest około 20-30 gramów, więc może na pierwszy rzut oka koszt mieszanki jest bardzo wysoki, a jak sobie przeliczymy na to, ile metrów możemy taką mieszankę obsiać, to wychodzi, że dobra mieszanka nasienna do trawnika i dobra mieszanka kwietnej to są podobne koszty zbliżone. Ale też przy łąkach nie tworzymy stanowiska pod łąkę, tylko dobieramy gatunki i mieszankę pod to, jakie mamy warunki glebowe. My operujemy na około 500 gatunkach różnych roślin. Naprawdę jesteśmy w stanie stworzyć mieszankę, która będzie dobrze pasowała do danego miejsca. No i tak, takie podstawowe etapy założenia łąki, żeby to był sukces. Dzisiaj mieliśmy taką próbę, jak to powinno się odbyć. Był mały kawałek, więc usunęliśmy stary trawnik, który był dosyć gęsty. Przekopaliśmy, daliśmy troszkę, uzupełniliśmy troszkę ziemią ogrodową. Wysialiśmy właściwie, zajęło nam to chwilkę tak naprawdę przy wsparciu paru osób i mam nadzieję, że już niebawem zaczną rośliny kiełkować. Więc pierwszy etap to jest wybór odpowiedniej mieszanki. Oczywiście pierwszy to jest wybór odpowiedniego miejsca, bo nie każde miejsce nadaje się na to, żeby stworzyć tam kwietny taki łan. Po pierwsze musi być nasłonecznienie odpowiednie, najlepiej żeby to było około 5-6 godzin w ciągu doby. Musi być to miejsce, które jest zaakceptowane przez osoby, które tam będą funkcjonować, czyli jeżeli robimy coś na osiedlu mieszkaniowym, to dobrze jest zapytać mieszkańców o to, czy oni chcą mieć taką łąkę. Nie wybierać miejsc, które są blisko okien, ponieważ osoby mogą być uczulone na jad, na przykład pszczół i mogą się bać potem takiej łąki. Oczywiście owady będą bardziej funkcjonować tam niż zaczepiać mieszkańców i latywać do ich domów. Ale no, żeby nie było jakichś uwag potem, że ktoś tutaj zagraża zdrowiu jakiegoś mieszkańca. No i przy wykonywaniu łąk, przy ciągach pieszych warto pamiętać o tym, żeby zostawić odstęp od chodnika czy drogi, bo rośliny są wyższe i mogą potem wylegać na ciągi piesze czy na drogi, więc dobrze jest po prostu zostawić pas, powiedzmy pół albo metr wykaszany, pielęgnowany jak zwykły trawnik. To też dobrze wygląda. Jeżeli przy łące dokonujemy jakichś koszeń, to niskich, wtedy widać, że ten teren jest pielęgnowany i zaopiekowany, a nie jest miejscem, które po prostu zostawione zostało samemu sobie. Mogę się zapytać? Tak. Wysiewamy łąki przy ulicy. Wysiewamy zaraz jeszcze przy ulicy? Można wysiewać przy ulicy. Mówiłam Pani, że rocznie tego się nie powinna robić, ponieważ owady, które się na tym łące zbierali, czy nie pactwo, które się rozbija w samochodzie. Tak, ja rozmawiałem też z Generalną Dyrekcją Dróg Autostrad na ten temat. Nie ma badań, które potwierdzają, że jest jakaś większa ilość. Znaczy byłyby robione badania w Stanach, bo tam jest ten temat dosyć mocno rozwinięty i nie jest potwierdzone to, że taki jest w jakiejś większej ilości się pojawiają na takich łąkach, ale też właśnie Generalna Dyrekcja miała takie obawy, ale już są projekty, chyba odchodzą od tego, bo na pewno ja teraz szykuję projekt do zagospodarowania autostrady A1 łąkami i to już ma być pasy rozdziału, mają być obsiane nie umieszczankami trawnikowymi, również pasy boczne czy mopy. To ma być taki 12 km takiej kwietnej autostrady. Zobaczymy,
czy zostanie też zaakceptowane. Też są, pojawiają się takie głosy, że to jest pułapka dla owadów, że potem się rozbijają właśnie samochody. No, trzeba pamiętać o tym, że jakby bilans jest na plus. No, nie będziemy liczyć każdego pszczoła, która zginie pod kołami samochodów albo rozbije się o szybę, bo tych owadów będzie więcej niż w miejscu, które by było tylko zwykłym trawnikiem. No więc przygotowany teren, o którym zaraz troszeczkę więcej powiem, jest wysiew. Raczej powinnoś na terenie równym, tak, poziomie. Znaczy wtedy jest najłatwiej. Nie, to chodzi mi o to, że będzie skarpa, to las lepiej jest tradycyjny, bo to jest ten pod spodem, potem się zrasta ten system korzeniowy jest, który utwierdza właściwie ten skos ziemi. Tak, łąka i tak w pewnym momencie po roku, dwóch stanie się również zbiorowiskiem, na którym będą występować trawy i jakby ta danina i te systemy korzeniowe będą lepiej rozbudowane. Lepiej jak w zwykłej trawie? Tak, no, po pierwsze będą głębiej, bo te trawniki płyty się korzeni. To nawet można było dzisiaj zaobserwować, jak zrywaliśmy trawę, bo parę centymetrów już potem nie ma nic. Więc jak taka skarpa będzie mocno nasiąknięta wodą, to w pewnym momencie może nastąpić po prostu jej osunięcie, co jest widać. A w przypadku roślin dwuliściennych, które są podstawą mieszanek, te systemy korzeniowe naprawdę sięgają bardzo, bardzo głęboko. Poza tym często są te systemy, które właśnie są jakieś powierzchniowe, inne bardziej palowe, więc ta kombinacja tych gatunków jest, kombinacja tych rodzajów systemów korzeniowych jest bardzo duża, więc to naprawdę powoduje, że one są bardzo stabilne. I szczególnie rośliny motylkowate, takie jak kończyny, czy jakieś komunice, skarceta się na bardzo dobrze utrzymują z stabilności. Nawet już Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w nowych swoich opracowaniach zaleca stosowanie roślin motylkowatych do przywania skarb. No i tak, temat podlewania. Ja jestem zwolennikiem podlewania ze względu na to, że wierzę w tą inteligencję nasion, często czekają nawet rok albo cały sezon na to, żeby wykiełkować, kiedy są odpowiednie warunki do wzrostu. Ta wiosna zaczęła się bardzo ciężko, była wielka susza. Patrzyłem z przerażeniem na to, co się może wydarzyć dalej, ale pogoda się zmieniła, no i obecnie warunki wodne się poprawiły, więc wiele sukcesów mieli nasi klienci ze wzrostem nasion, znaczy ze wzrostem łąk. To cieszy, mimo tego, że mamy jakby wzrost klientów, było mniej jakichś niezadowolonych w tym roku, ponieważ to, co było najbardziej potrzebne, czyli woda po prostu znalazła się w glebie. No i potem temat koszenia, który jeszcze omówię bardziej szczegółowo. I tak, łąki kwietne dzielimy głównie na dwie grupy, czyli tak, łąki jednoroczne, które wysiewamy, najlepiej wysiewamy je na wiosnę, ponieważ w mieszankach łąk jednorocznych znajdują się zarówno gatunki rodzime, takie jak na przykład mak, haber, konkol czy rumian polny, które również można wysiewać na jesieni, bo to są rośliny, które są związane z uprawami zbóż. Czyli jak Państwo wiedzą, no, uprawa zboża polega na tym, że na jesieni się takie pole orze, wysiewa się ozieminę i potem one dalej funkcjonują. I tak samo funkcjonują te gatunki, ale w przypadku łąk jednorocznych te takie najpiękniejsze efekty, co wzbudza najbardziej takie pozytywne emocje, to są te gatunki właśnie ozdobne, jednoroczne, które nie pochodzą z naszej strefy klimatycznej, często właśnie pochodzą ze stref cieplejszych, dzięki temu też są bardziej odporne na suszę, ale one powodują to, że te łąki wyglądają tak dobrze. Ale minusem jest to, że takie łąki trzeba odtwarzać co roku, po prostu jednorocznie. Czyli wysiewamy na wiosnę, kwitną cały sezon, kosimy je, na wiosnę uprawiamy znowu glebę, znowu siejemy i tak powtarzamy. Oczywiście jest to wiele takie łąki można używać w takich miejscach reprezentacyjnych, bo one dobrze się prezentują. I są o wiele tańsze niż zakładanie rabat z jakichś doniczek i z roślin rabatowych, które są bardzo kosztowne. No i drugą grupą, którą ja promuję i uważam, że to jest najbardziej cenne, czyli łąki wieloletnie, które składają się głównie z gatunków, które są rodzime w naszej florze, czyli pochodzenia są naszego polskiego.
Są wytrzymałe i odporne ze względu na to, że są w naszym klimacie, chociaż klimat się dosyć mocno zmienia i te zmiany będą postępowały jeszcze szybciej, więc może się okazać, że nawet te gatunki rodzime nie będą dawały rady, a trzeba będzie się wspierać gatunkami, które pochodzą ze stref o wiele cieplejszych i bardziej suchych. Już nawet botanicy o tym mówią, że i nawet leśnicy, że trzeba zmieniać szatę roślinną w lasach, bo nasze sosna, która jest głównym składnikiem lasu, po prostu wypada ze względu na suszę. Trzeba wprowadzać inne gatunki, ale ciężko jest zastąpić je naszymi rodzinami, bo one też nie dają radę. Więc pojawiają się takie argumenty, żeby używać gatunków obcego pochodzenia. No i to ograniczenie koszenia, które ogranicza się jedynie do jednego albo dwóch w sezonie. I tylko mają taki minus, że te łąki wieloletnie kwitną w drugim roku, ponieważ rośliny, które wchodzą w ich skład, w pierwszym roku zawiązują tylko rozety liściowe i system korzeniowy, żeby potem w kolejnym roku zakwitnąć i wydać kwiaty. No to jest taka właśnie ich biologia, więc często w miastach, gdzie wymagany jest efekt jakby od razu, po przygotowaniu takiej łąki do łąk wieloletnich, do ich składu podstawowego, gatunków wieloletnich dodaje się niewielki dodatek na poziomie 10-15% gatunków jednorocznych, które mają zapewnić ładny efekt kwitnienia w pierwszym roku. Z tymi gatunkami jednorocznymi jako dodatek nie należy przesadzać, ponieważ mogą spowodować to, że zagłuszą te gatunki wieloletnie i będą stanowić konkurencję po prostu na takiej łące. Więc najlepszym rozwiązaniem jest uzbrojenie się w cierpliwość i wysiewanie łąk wieloletnich, i pogodzić się z tym, że one w pierwszym roku nie będą kwitły. I tylko jedyna pielęgnacja to jest dwukrotne albo trzykrotne ich koszenie, żeby zwalczać chwasty, które mogą być w banku glebowym, takie jak lebiodra, szarła czy inne gatunki, które znamy dobrze też z różnych upraw. I takie koszenie po prostu będzie powodowało to, że ta populacja tych gatunków jednorocznych, które nie było w mieszance, nie spowoduje tego, że te gatunki wieloletnie zostaną zagłuszone. I na pewno wdzięczą się pięknym kwitnieniem w kolejnym roku. To jest, chciałbym pokazać, jak wiele gatunków może znaleźć się w jednej mieszance. To jest akurat mieszanka miejska, nasza flagowa mieszanka do terenów miejskich. Ja mówiłem, że już właśnie była wysiewana w Świeciu. Jest to około 30 różnych gatunków, rodzimych gatunków roślin, tak wyselekcjonowane, żeby dobrze czuć się na terenach miejskich. Więc są to gatunki, które po pierwsze znoszą deficyty wody, pochodzą z terenów, które są bardziej suche i powiedzmy nawet piaszczyste. No i też tereny miejskie to coś charakteryzują tym, że gleba jest zasadowa, ponieważ były prowadzone jakieś budowy i te tereny miejskie właśnie często mają taki odczyn pH, który jest zbliżony bardziej do zasadowego. Więc te gatunki akurat są selekcjonowane tak, żeby czuć się dobrze w takich warunkach. I jestem pewien, że ta łąka przy starostwie w kolejnym roku będzie jeszcze ciekawsza, bo pojawi się wiele z tych gatunków, które w tym roku dopiero wytworzyły rozety liściowe na tej łące. I tak, trzy główne metody przygotowania terenu, czyli metoda pierwsza polegająca po prostu na uprawie. Może to być duża przestrzeń, pas drogowy, jakaś przestrzeń w parku. Po prostu uprawiamy glebę tak jak pod wysiew każdej innej uprawy. Czyli uprawa gleby, najlepiej zrobić to tak, że najpierw tworzymy taki teren, dzięki temu to, co jest na wierzchu w banku glebowym schowamy pod spód. Potem glebowyzacja bądź gronowanie. Dobrze jest odczekać 3-4 tygodnie, kiedy znowu się to zazieleni. Zrobić płytką uprawę na głębokość 3 do 5 cm, żeby to, co było w banku nasion, zostało znowu zlikwidowane i wtedy możemy siać. Im więcej zrobimy takich upraw pośrednich przed siewem, tym lepiej będziemy mieli lepiej oczyszczony teren. Drugą metodą jest usunięcie garni, to co zrobiliśmy dzisiaj. To jest w przypadku, kiedy mamy na przykład ogród wypielęgnowany, trawnik, ale już na przykład mamy dosyć poświęcania czasu na to, żeby go kosić wielokrotnie w ciągu sezonu. Więc wtedy taką łąkę możemy po prostu, znaczy możemy taki trawnik zerwać na około 5 cm do 10 cm, zebrać tą wierzchnią warstwę, której były
trawy, też może jakiś bank nasion kwastów. To jest świetny materiał na kompost, który potem możemy wykorzystać w ogrodzie. Robimy uprawę, wyrównujemy teren i siejemy. Ta metoda, mimo tego, że jest bardziej pracochłonna i bardziej kosztowna, bo często jest problem właśnie z utylizacją tej darwiny starej, możemy ją wykonać w jednego dnia. Po prostu zrywamy, uprawiamy, siejemy, mamy fajnie, bo dobrze oczyszczony teren. No i trzecia metoda, która jest najbardziej problematyczna, nad którą obecnie pracujemy, żeby ją doskonalić i przekazać tą wiedzę do miast, czyli podsiew trawników. Czyli wsiewanie w istniejący trawnik roślin dwuliściennych, czyli roślin z mieszanki łąkwietnych, żeby pomóc je przekształcać w bardziej cenne biologicznie miejsca. No tylko metoda, która jest jakby taka powszechna obecnie, czyli wertykulacja, taka mocna wertykulacja, wygrabienie tego, co było po tej wertykulacji, potem wisienie nasion, często jest mało skuteczna, ponieważ konkurencja roślin, która jest na tym miejscu, czyli traw, jest na tyle duża, że zagłusza te młode siewki, które są tam wisiane. Więc jest to metoda najbardziej ekonomiczna, ale również najmniej skuteczna. Ale obecnie Gorzów Wielkopolski czy Szczecin będą testowały, tak będą często testowały taką metodę na większych obszarach. Kraków już to robi, nawet kupili sobie specjalny siewnik do podsiewania trawników, siewnik talerzowy, który funkcjonuje w ten sposób, że nacina tylko garn i jest wiele sekcji składających się z dwóch talerzy, które funkcjonują w ten sposób, że nacinają garn i wkładają nasiono w szczelinę, bo ta szczelina jest zamykana. No i takie nasiona ma dobre warunki do wzrostu. Tylko pojawia się ten problem, że trawnik zaczyna odrastać, a te rośliny dwuliścienne wolniej rosną, więc trzeba też prowadzić, uważam, że powinno się prowadzić po prostu w pierwszym roku regularne koszenie, żeby dać możliwość tym roślinom, które są nowo wprowadzone na taki trawnik, szansę do wzrostu i wygranie konkurencji po prostu z trawami. No i kiedy siejemy? Mieszanki jednoroczne siejemy na wiosnę, jak również na wiosnę siejemy mieszanki wieloletnie z dodatkiem gatunków jednorocznych ozdobnych. Ze względu na to, że te mieszanki zawierają w swoim składzie gatunki, które pochodzą z innej strefy klimatycznej i przy wysiewie jesiennym mogą po prostu nie przetrwać zimy. Natomiast na wiosnę i na jesień możemy wysiewać mieszanki wieloletnie. Teraz jest właśnie taki najlepszy okres na to, żeby wysiewać mieszanki wieloletnie, które składają się z gatunków rodzinnych pochodzących z naszej strefy klimatycznej. Te mieszanki również można wzbogacić sobie gatunkami jednorocznymi, o których mówiłem, czyli mak, haber, konkol czy rzymian polny. To są te kwiaty, które znamy, kwiaty polne, które znamy z upraw i one spokojnie teraz zaczną kwitować bez problemu. Na wiosnę zaczną swój wzrost i będą kwitły powiedzmy do połowy czerwca. No, w takim pierwszym roku taką łąkę wzbogaconą, wieloletnią wzbogaconą te gatunki jednoroczne po prostu kosimy po przekwitnięciu, żeby nie wyglądała źle. Poza tym odsłaniamy glebę. To pozwala gatunkom wieloletnim, które wolniej rosną od tych jednorocznych, dobrze się rozwijać, żeby w kolejnych latach cieszyć oczy swoimi kwiatami. Jak wysiewamy? No to przy małych powierzchniach możemy wysiewać ręcznie, tak jak dzisiaj to robiłem, po prostu wiaderko z nasionami wymieszanymi z jakimś wypełniaczem, żeby zwiększyć objętość materiału siewnego. Ja używam wermikulitu, jest taki granulat, który jest bardzo lekki. Jest to granulat, który jest też w pełni ekologiczny, który jest wytwarzany z iłów, które pod wpływem wysokiej temperatury tęcznieją i tworzą taki granulat, który bardzo dobrze się miesza z nasionami i można je wysiewać. Dlaczego używamy tego wypełniacza? Ze względu na to, że normy wysiewu są bardzo niskie, no i nikt nie jest w stanie wysiać precyzyjnie 2 gramów na metr kwadratowy. Znaczy, oczywiście są siewcy, którzy to są w stanie to zrobić, no ale my przekazujemy łąki, sprzedajemy osobom, które nie zawsze mają takie umiejętności, w większości nie mają, więc wymieszanie nasion z piaskiem bądź z wermikulitem powoduje to, że zwiększamy objętość materiału siewnego i dzięki temu bardziej równomierny jest taki wysiew. Najlepiej jest siać przy dużych powierzchniach, idąc najpierw ze wschodu na zachód, potem z południa na północ, takimi zygzakami na krzyż. I
możemy delikatnie przegrabić, ale to jest tylko minimalnie. Ja z swojego doświadczenia widzę, że przy wysiewie mieszanych wieloletnich w ogóle nie lepiej nie stosować takiego przegrabienia, tylko po prostu po wysianiu jakiś uprawiona gleba, taki teren zwałować, wałem ogrodowym bądź udeptać, jak to dzisiaj robiliśmy. No i potem jak jest możliwość podlać, albo poczekać po prostu na sprzyjające warunki, które powinny nadejść. No i tak, pielęgnacja to właściwie jest głównie koszenie takich łąk. No i czasem interwencyjnie można podlać w pierwszym roku, ale nie jest to konieczne. No, po prostu może być tak, że taka łąka nam jakiś tam trochę nam przyschnie, ale potem się odrodzi. No i w pierwszym roku może się pojawić taka sytuacja, że w uprawionej glebie, no, w miejscu, które uprawiliśmy, rosły kiedyś na przykład jakieś, na przykład rosła lebioda. Lebioda bardzo długo jest w stanie przetrwać w glebie. I pojawiają się przy takim założeniu w pierwszym roku po prostu chwasty jednoroczne, których nie chcieliśmy tam mieć, a jest na przykład ich dużo, to znaczy możemy zrobić tak, możemy dokonać jakiegoś bielenia, czyli powyrywać te pojedyncze egzemplarze, ale jeżeli jest ich bardzo dużo, to dobrze jest po prostu w pierwszym roku przy wysiewie wieloletnich zastosować koszenie interwencyjne, czyli po prostu taką łąkę w pierwszym roku kosić regularnie. Ona potem się nam właściwie tylko raz po przekwitnięciu, a w kolejnych latach te koszenia są dwa, na przełomie czerwca i lipca, a drugie koszenie jest to sierpień bądź wrzesień, tak jak to się robiło na wsi. Kiedy to się robi na terenach wiejskich, na łąkach dwukośnych. Oczywiście, jeżeli mamy glebę bardzo ubogą i są tam gatunki, które rosną na glebach bardziej ubogich, no to takie koszenie możemy przeprowadzić raz w roku, albo nawet raz na dwa lata. No i tutaj takie projekty właśnie parki, skwery w Krakowie, o których wcześniej mówiłem. To jest akurat park lotników w tle Tauron Arena. To akurat na pierwszym planie gatunek ślas dziki mauretański, który bardzo dobrze spisuje się na terenach miejskich. Lubi miasto i dobrze się prezentuje. Czasami osiągając taką wysokość Szczecina z kwiatami. No to jest miejsca reprezentacyjne, czyli Warszawa, Pałac Kultury. Tutaj widać akurat leny trwały, niebieski, on dosyć wcześniej kwitnie, więc bardzo ładnie się prezentuje z białą margaretką. No, bardzo to dobrze wygląda. Tutaj mamy Gdańsk, o którym już wcześniej mówiłem. Osiedle mieszkaniowe Wrocław. Bardzo dużo spółdzielni mieszkaniowych. Deweloperów obecnie szuka takich rozwiązań właśnie w postaci łąk kwietnych. Tutaj w zeszłym roku na wiosnę zakładaliśmy łąkę. To jest jedna z największych spółdzielni mieszkaniowych we Wrocławiu. To były dwie łąki między blokami. No i projekt się bardzo, bardzo dobrze przyjął. Ostatnio jak nawet chodziłem po takiej łące i robiłem zdjęcia jakieś miesiąc temu, to jedna z mieszkanek mnie przepędzała, żeby nie niszczył łąki, bo jest to miejsce, które dbają tu mieszkańcy od wielu miesięcy i rzeczywiście tak jest. I tutaj spółdzielnia mieszkaniowa Południe będzie szła dalej w tym kierunku, żeby więcej przestrzeni zagospodarować w ten sposób. U nas na profilu facebookowym ostatnio był właśnie post na ten temat i wypowiedź pani z administracji. No to jakby to skomentowała tym, że jest pierwsze jest ładnie, a po drugie ograniczyli mocno koszty pielęgnacji tego terenu. To było około 1000 metrów kwadratowych. To jest Lubin, pas drogowy. Mieszanka jednoroczna, ale to jest listopad w zeszłym roku. Tak to wyglądało. Więc to był koniec października, a dopiero w listopadzie przyszły pierwsze mrozy i po prostu tą łąkę jednoroczną, która odtwarzana jest co roku, ograniczało ich kwitnienie. Tu jest Wałbrzych. To jest dosyć śmieszna sprawa, bo Wałbrzych chwalił się projektem łąkowym w zeszłym roku, a potem po rozmowach z osobami, które są w urzędzie, okazało się, że to było bardzo przypadkowe, ponieważ te wszystkie rośliny były w glebie, która została nawiesiona na nowo budowanych
na nowo budowany odcinek, ale tak to się miało być zrobione koszenie, ale tak to się podobało mieszkańcom, że potem prezydent zaczął mówić, że to było celowe. I to jest tak, taka jakby anegdota. No, ale potem poszli za tym i w tym roku wykonywali już po prostu łąki. Zostały to zlecone, ogłoszone były przetargi na tworzenie w przestrzeni miasta. No tutaj jako ekstremalne warunki jest to właśnie przedstawione Katowice, to już wspominałem, że tylko 20 cm podłoża na płycie betonowej. I to jest w drugim roku tak ta łąka wyglądała. Też bardzo fajnie przyjęty przez mieszkańców projekt, co ja kiedy jestem tam na miejscu, to zawsze ktoś się robi zdjęcia. No teraz już wygląda nie tak dobrze, ale prawdopodobnie już została skoszona. Tak, spolerowanie zielonych dachów, jak również różne projekty środowiskowe. To był właściwie chyba jeden z pierwszych projektów, które wykonywałem. Projekt polegał na tym, że nad Wisłą, w miejscach, gdzie jest bardzo duża presja na nawłoci, usunięto wierzchnią warstwę ziemi i wprowadzono nasiona roślin łąkowych, które były zbierane przez cały sezon wegetacyjny z łąk dobrze zachowanych w pobliżu Warszawy. Nasiona potem były suszone, przygotowana mieszanka na tych terenach, gdzie pozbyto się pozbyto się wierzchniej warstwy gleby. To było dosyć kosztowne, ale chciałem sprawdzić, jak to funkcjonuje. No i teraz już jest 4 czy 5 rok i te łąki wyglądają w tym miejscu tak. No oczywiście tylko trzeba pamiętać o tym, żeby je kosić 2 razy w sezonie. Tak jest taka mapa. Słucham? Świecie. No to jest mapa, która jest nieaktualizowana od jakiegoś czasu i teraz zwykle. Nie, nie, wcześniej nie pokazują, on świecia w starostwie. No nie, jeszcze nie ma tego prezentacji. Ale no, nie mam zresztą bardzo chętnie. No i właściwie to jest takie wprowadzenie do tego tematu. Jeżeli są jakieś pytania, to chętnie odpowiem na nie. Bo to są wszystkie łąki, które mam prezentować, są wysoko. Czy takie na przykład na małych skalach przed łąki są rzeczywiście odmiany takie niższe? Tak, są niższe. To trzeba po prostu przeprowadzić odpowiednią selekcję. Mamy tą mieszankę miejską, ale ona jest dosyć wysoka. Tak. To idąc za tym, stworzyliśmy mieszankę miejską niską. I jest, to mam w ofercie taką mieszankę i są tam zakończone selekcje gatunków nisko rosnących. Obecnie pracuję nad takim systemem dla profesjonalistów bardziej, bo w tym kierunku też idziemy, bo tych łąk powstaje coraz więcej, jest coraz więcej pytań i coraz więcej osób potrzebuje informacji o tym, jak te łąki robić. Pracujemy taki system modułowy, że można będzie sobie jakby złożyć łąkę z modułów 10-składnikowych, żeby dopasować ją do swoich potrzeb, czyli można będzie wziąć gatunki, które są suche, ale tylko niskie. Jeżeli chodzi o kwiaty, no kwiaty nie uczulają, bo są wiatro, bo są owady pełne. Uczulają trawy, które są wiatro pełne. Tułek kwiatów jest ciężki i on się nie unosi w powietrzu. Więc uczula to, co jest w trawie. No, oczywiście. Łąka kwieta to również trawy i kwiaty, bo tego się nie da uniknąć, ale najwięcej alergenów wytwarza się przy koszeniu. Trzeba o tym pamiętać, że jak kosimy, wtedy jest najgorzej. Do osoby, które są alergiczne, kamienowe, że dla nich najgorszy jest moment, gdy się kosi. Bo to wszystko się zbija. Poza tym też jest taka rzecz, że trawy przy koszeniu wytwarzają związki, nie pamiętam, jak one się dokładnie nazywają, związki, które powodują podrażnienie dróg oddechowych. Wynika z tego, że to jest taka jakby forma obrony traw przed zjadaniem. A jak kosimy, to po prostu to wszystko się uwalnia w bardzo dużej masie i unosi się w powietrzu. I te Australijczycy takie badania przeprowadzili i koszenie powoduje uczulenie nie tylko przez pyłek, ale również przez substancje, które tam wytwarzają. No więc tak. Tak to wygląda. Ale tak jak mówię, kosić trzeba. To nie jest tak, że nie kosimy. Bo jeżeli nie kosimy, to pojawia się taki dosyć spory problem obecnie, jak jeżdżę po miastach, że tak ograniczono koszenie mocno, że zaczęły wchodzić gatunki inwazyjne na te tereny. I tutaj przed biblioteką również zaczynają przymiotno-kanadyjskie sobie już wysiało się na trawniku, tak powiem.
no i będzie teraz powodowało to, że będzie odrastać. Więc ograniczenie koszenia tak, zanikanie koszenia nie, o którym mogę powiedzieć. Trzeba to robić z głową i pamiętać o tym, że to nie jest rozwiązanie. Oczywiście, jeżeli ograniczymy koszenie do dwóch w sezonie, no to już mamy duże oszczędności i mamy duże korzyści. Znaczy nie kość po prostu tak, że już w kwietniu zaczyna się kosić do trawa na 10 cm. No to jest przesada po prostu. No ale myślę, że to też zweryfikuje, że ta zmiana bardzo szybko następuje po prostu, bo w zeszłym, jeszcze 2 lata temu to nikt poważnie nie myślał o tym, żeby ograniczać koszenie w tak dużym stopniu, w takich dużych aglomeracjach, jakie są obecnie po Poznaniu. Poznań powiedział, że nie będzie ograniczał koszenia i koszą. I to też gromy spadły na administrację, dlaczego no przecież wszyscy nie koszą, Wrocław nie kosi, Warszawa nie kosi, Gdańsk nie kosi, Kraków nie kosi, to dlaczego Poznań nie kosi. No i tutaj pani Małgorzata, która jest która zajmuje się zielenią, powiedziała, że takie ograniczenie koszenia w innych miastach będzie powodowało to, że trawniki będą degradować. No i rzeczywiście jest w tym dużo racji, więc ograniczać koszenie, robić pierwsze koszenie powiedzmy, nie wiem, końcówka maja, czerwca, i tak będzie miało bardzo duży wpływ pozytywny na przyrodę i te rośliny zdążą, te kwiaty zdążą wytworzyć nasiona, posypać i zapoczątkować kolejne pokolenia. I wtedy ten trawnik się będzie po prostu w pewnym stopniu z czasem przekształcał bardziej w łąkę kwietną niż w taki zaniechany trawnik. I tak po prostu to wygląda. Czy są już jakieś badania na temat połowiu czy autostrady? Wiem, że jest go coraz mniej z paliw, ale... To teraz używamy głównie paliwa bezołowiowego, więc... No tak, i katalizatory, ja rozumiem, ale czy te kwiaty jednak tam pochłaniają jakieś? Znaczy wiele gatunków, które znajdują się w tych mieszankach, mają różne działanie fitoremediacyjne, czyli oczyszczające podłoże. Na przykład babka lancetowata jest świetna do wyciągania różnego rodzaju związków organicznych. Taki prosty gatunek, który kumuluje dużo właśnie, jest to bardziej w korzeniu niż w liściach, ale jest wiele gatunków, które wyciągają różne zanieczyszczenia. Potem można to wszystko zbierać, kosić i wywozić do kompostowni i utylizować. Nie pod wpływem różnych procesów, które tam zachodzą, bakterii czy różnych mikroorganizmów. No te substancje są neutralizowane, szczególnie różnego rodzaju związki aromatyczne i organiczne, które jest wiele organizmów, które są w stanie je zutylizować. Więc no, badania są, ale tak naprawdę temat łąk jest bardzo młody. Mało jest w literaturze opracowań na ten temat. Skupiono się na trawnikach, skupiono się na takich innych rzeczach, ale nikt nie zaglądał bardziej w to, co teraz się staje takie jakby popularne i bardziej powszechne. No myślę, że to co się wydarzyło i to pandemia cała spowodowała to, że ludzie jeszcze bardziej spojrzeli w tym kierunku, no bo też były ograniczenia w dostępie pracowników, wiadomo, że też koszenia wykonują osoby często spoza Polski, które nie mogły tu pracować to spowodowało to, żeby te ograniczenia były. No i teraz firmy koszące muszą te koszenia jakby wykonać, nie trzeba to zrobić. Więc no, są plusy i minusy, ale więcej plusów. To jest przemawiając za każdym plusem. Tak, dokładnie. Więc, no, czy już ktoś zakłada, czy tylko pan przy sobie zakłada? Nie, już jest jeszcze parę film. Znaczy to nie jest kosmiczna technologia. Nie, no tak widać, to prosta rzecz. No, to jest zwykła tak naprawdę uprawa. Od wieków ludzie robili, że kultywowali, wytwarzali i zasiewali różne rzeczy. My obecnie dążymy do tego, żeby po prostu bardziej tą wiedzą się, którą już mamy, dzielić. Po prostu z tymi, którzy mogą to wykonywać lokalnie. Nam też zależy na tym, żeby firmy, które działają w danym regionie, potrafiły to robić, żeby powstawało po prostu tego jak najwięcej, no i troszeczkę zagospodarowanie tymi terenami zielonymi. Bo nie każde miejsce może być łąką kwietną, ale też nie każde miejsce może być trawnikiem. Żeby to miało jakieś podstawy, chociażby ekonomiczne. Więc tak to się... No, trzeba znaleźć złoty środek zawsze. I to tak naprawdę. Więc...
Jakby były jakieś pytania, to tutaj jest numer telefonu, jak również adres mailowy, zachęcam do kontaktu. Zawsze staram się pomóc. Dobrze, to bardzo. Mam pytanie odnośnie naszej skarpy. Czy też możemy tutaj wysiać tą łąkę? Bo jak widać, tutaj rośnie nasz dusz. Na skarpie? Na skarpie właśnie. No właśnie, skarpa do skarpami po pierwsze jest taki problem, że są nachylone. Czyli po pierwsze woda spływa i mniej zostaje w glebie i trzeba odpowiednio dobrać wodę. Pojawia się pierwszy problem już przy wysiewie, że wszystkie nasiona mogą nas spływać. Druga rzecz jest taka, że no mamy tej wody rzeczywiście mniej na tych skarpach, bo spływa powierzchniowo. Można robić próby, chociaż widać, że ta skarpa i nawet jakieś gatunki rośliny, które mogłyby tu naturalnie się pojawić, nie za bardzo chcą na niej rosnąć. Można przykrywać, no to jest taka relacja, tylko no, tak jak mówię, niektóre miejsca po prostu są ciężkie, żeby potem nie było oszczarowań. Albo obsadzić roślinami, świetnie sprawdzają się różnego rodzaju, na przykład róże. A ta łąka kwietna, którą dzisiaj okazję mieliśmy wspólnie stworzyć, w przyszłym roku tylko część roślin zakwitnie, rozumiem? I za dwa lata dopiero kolejne, tak? Tam zakwitnie tak naprawdę w przyszłym roku około 4-5 gatunków. Ale to będą te gatunki, które Polacy najbardziej lubią, czyli maki, kabry, takie co najbardziej wydają pozytywne emocje. A w kolejnym roku będzie królowała margaretka, czyli złocień właściwie, który również jest gatunkiem, gdzie pierwszy propagator łąk kwietny, czyli Łukasz Łuczaj, który zbierał z natury i sprzedaje swoje mieszanki, powiedział kiedyś, jakie smaki ma margaretka, to wszyscy są zadowoleni. I tak rzeczywiście tak jest. Tak, to zawsze zbiera wiele lat będzie, czy musimy ją dosiewać? To będzie tak, że ona się będzie zmieniać w czasie i co roku będzie wyglądała inaczej. To też trzeba się nastawić. To już są jednoroczne. Znaczy jednoroczne zanikną, właściwie skończą swój pobyt na tej łące już w pierwszym roku. Po pierwszym roku. Oczywiście nasiona, które tam będą, na przykład maku, to mogą 100 lat sobie leżeć w tej ziemi. Po prostu trzeba tą ziemię wzruszyć, żeby je uaktywnić. Ale jak wzruszymy tą glebę, no to uszkodzimy roślinę wieloletnią, więc to trzeba po prostu wyważyć. W kolejnym roku będzie, powiedzmy, ta margaretka będzie królowała, ale to jest gatunek krótkowieczny, który będzie się wycofywał i będzie coraz mniej na rzeczy gatunku, więc każdy rok to jest zupełnie inna historia.